Hej, siemano, to Salmon i witam was w Hitmanie w Dexter Industries. Dobra, jak pamiętacie, skończyliśmy ostrą nawalanką. Salmon tutaj trochę namieszał, tam gaz rurki pozabierał. Pozabierał gaz rurki, nie wiadomo skąd. Teraz jest nie wiadomo gdzie. Ej, ja mam nadzieję, że to nie by zrobiła moja gaz rurka. Chyba nie. Więc idźmy dalej. Nie mam pojęcia, co ja tutaj robię. Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj zrobić. O, jaka ładna kamera. Halo? Tak. Okej. A może spróbuj go zresetować? Dobra, żeby nie było, że zabijam coś. Czy mała zielona dioda modemu mruga? Tak, ta podpisana DSE. Modem. Nie wiem. Teraz jestem trochę zajęty, ale postaram się przyjechać najszybciej. Czy naprawdę... Ale czy nikt nie słyszy tego, że coś się wali, wszystko tak? Krawędź. A. Ale trzeba przyznać, że naprawdę widok tutaj jest genialny. Rzuć na to... Wow. Tak, za chwilę przyjdę. Rzuć na to okiem. Chwila. Sektor drugi sprawdzony. Wiem, wiem, spokojnie. Mamy to miejsce pod kontrolą. Rzuć na to... Tak, Bones już to sprawdził. Rozejrzyj się. Tak, nie martw się. Wszystko pod kontrolą. Od dawna pracujemy już nad tymi kopalniami. Znamy to miejsce na wylot. Czekaj, czekaj. Co? Ile to jest tylko trzech ziomków? Jasne, ale wiesz, nasza praca nie polega na gapieniu się przez cały dzień. Czterech, bo tam dalej jest jeden. Sezonego Pan Bóg strzeże. No na stówę jakoś można to chyba obejść, nie? No nie chcę mi się wierzyć, że to jest Hitman, tak? Kanistra? No nie, nie chcę kanistra. Gdzie ja go już widziałem? Seems legit. Wolę, że się udało. Nie, ale co jak co, ale ta gra naprawdę wygląda pięknie. Spóźnimy się na odprawę. Cholera, może jeszcze zdążymy. Musimy, kurde, spróbować. Najpierw zobaczę, co jest tam, nie? A, bo mam już kartę dostępu, ale zobaczmy, co jest tutaj. Coś się tu dzieje. Nie kojarzę się. Pilnuję cię. Do ciebie mówię. Tak? Ostatnie ostrzeżenie. Stój! A nie... Trzymaj ten... Nie.
Sorry. No mi już się nie psuje. Paściarz. Tu okno mogą już. Dobra, wczytam sobie punkt kontrolny, bo nie chcę mieć takiego ciągle niskiego wyniku. Potem będziecie mieli jechać w komentarzach. Kto powiedział, że nagrywanie to łatwa robota? Kutelkę. Może jeszcze zdążymy? Musimy, kurde, spróbować. Tu Alfa 4. Szybko. Odziór. Mina. Mam jakieś miny. O, ja nawet nie wiedziałem, że tych, że takie rzeczy są. No, tutaj tam jedki zeszły. I oni siedzą tam, a ja mam iść tam. Wiem, wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali urodzin Karla, ale w końcu jesteście zawodowcami. Rozumiecie, praca stoi na pierwszym miejscu. A gdy jest najwyższy stopień gotowości, roboty mamy po same uszy. Oddział Delta zajmie się Karlem. Obiecali, że pokażą nam zdjęcia drogi. Tu się czuję bezpiecznie. No właśnie, bo oni się rozchodzą i o to mi chodziło. Mogliby zauważyć to. Teraz jest wcale nie lepiej. Natychmiast przestań! Wstawaj! Shit. O! No, to jest dobre. Ja jestem tylko tutaj robotnikiem. Tak jest. Ja tu tylko pracuję. Fajnie by było, gdyby mi się ten instynkt odnawiał. Ja bym sobie go naładował i poszedł tam. Witaj, chłopcze! Cześć! Ja nie mam... I teraz będę... Będę stał pół godziny, nie? Ale mnie naprawdę... Jak stoję normalnie, to mnie poznają, ale jak tak wstanę, to nikt nie wie, że ja to Hitman. Żaden nie wie. Żaden. Siemaneczko. Czołem.
A, co się tu dzieje? Serio, nie przejdę tędy? Okej. Hej, ziomek. O co chodzi? Musimy pogadać. Dobra, przejdź. Strasznie długa ta misja. Patyki w plecy, Dom. Będziesz musiał w końcu wyskoczyć z papieru. Oddam po walce. Mam dwa kaple na Sancheza. Forza jadę. Czyli Hitman nie tylko się specjalizuje w zabijaniu, ale jest też elektrykiem. Serio? Serio? Ja tu tylko pracuję, kolego. No to dobrze, poszli sobie, bardzo dobrze. Quick swap. Hej. Nikt tego nie słyszy. Nikt. Seems legit. Naprawdę legitymacyjnie. Nikt nie słyszał głośnej windy, nikt nie słyszał włączenia zasilania. Ale jak przez okno wyjdziesz, to słyszy cała kopalnia. Co to w ogóle jest? Wygląda jak kopalnia. Ile punktów tam jest? Nie było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Sześć. Nope. Ej, koleżko, gdzie ty idziesz? Jak się ustawisz do mnie tyłem, to ja cię bardzo chętnie zdejmę.
Siup. Tak, Salman, jesteś zły, nie umiesz to grać. Trudno. Ja gram po mojemu, tak? Ja wolę być bezpieczny. Tutaj została broń. O, właśnie. To ma tłumik, to cudownie. Nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział. Zmiana. Serio. Dobra, idę tylko po jego ammo. Oprócz niego nikt nie wie o tym. Co tu jest? Jaki fajny. Serio, mogę z mostu zejść. Pewnie, odłożę minę, ale wezmę kanister. Deal życia. Co my tutaj mamy? Ktoś tam jest. Jak tam na drodze? Wszystko gra. W zeszłym miesiącu urodziła mi się córeczka. Gratuluję. Trochę mnie to wzięło przez ten większość życia się cieszy przed tobą. A, i małe ostrzeżenie, bo na okienku dzisiaj robi ta grupa. To się dzisiaj chyba... Co to za krawacz? Pewnie jakiś ważny klient. Ale chodzi mi o to, że wygląda znajomo. Jak już wspomniałeś, to ja nie mogę, jak oni często te warty zmieniają, ich to dużo. Jak tu żyć teraz, nie? Dobra, tą kontrolę mamy daleko. Jolo. Niezły sprzęt, proszę pana. No. De facto jolo działa. Chyba tylko ci będą w stanie mnie rozpoznać. Dzięki. Co tu jeszcze masz? To mnie nie interesuje, to spadaj. Co się tu dzieje? I siup. Co słychać, kolego? Alfa 5 melduje. Tutaj czysto, odbiór. Jakieś inne przebranie by się przydało. Jakieś, wiecie, mniej oficjalne. Widzicie, że bardziej oficjalne, o. Jakiś kurwa żar.
Profesor Lead robi na tym stanowisku i nikomu nic się nigdy nie stało. Pan Dexter chce pokazać, jak bezpieczne jest to małe draństwo. Trzeba je aktywować. Nikt mnie nie widzi. Jak nie zaczniesz nagle spontanicznie wierzgać w stylu Michaela Jacksona, nie masz się co martwić. Boże. Co jak co? Przyznaję się z ręką na sercu, że lobiłem, ale musicie przyznać, że to była najlepsza akcja, jaką zrobiłem. Wszedłem YOLO na Jana z karabinem w rękach, ubrany za żołnierza. Przeszedłem sobie, lawirując między nimi. Nikt mnie nie poznał. To było piękne. Okej, ludziska, tym przepięknym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. Wybaczcie mi, że te odcinki są krótsze, ale nagrywam jeden po drugim, a chcę zrobić jak największy zapas, żeby potem, wiecie, móc wam coś podrzucać, nawet jeżeli nie będę nic robił. Tak więc słuchajcie, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Dzięki za wasz czas i do zobaczyska. Albo kliknę jeszcze kontynuuj. O, menu główne. Także, narka.